Zapraszamy wszystkich. Kochani, no jeśli chodzi o naszą grupę, to jest około 40 dzieci i dziewczynki jakby przeważają w tej 40-osobowej grupie. Są też chłopcy, dzisiaj mam jednego rodzynka, ale kochani, jest jeszcze? Gdzie? Karol, to tutaj mógłbyś stanąć, to rzeczywiście byłbyś widoczny bardziej. Natomiast kochani, my nie tańczymy, nie śpiewamy, my po prostu rysujemy i malujemy. Także brawa dla tej grupy. Nie ma na wszystkich. Brawa też, kochani, dla rodziców, no tutaj bardzo proszę, samemu też można sobie brawa bić, dlatego że to jest cały rok ciężkiej pracy twórczej, może i ciężkiej w cudzysłowie, tak mówiąc, dlatego że rzeczywiście dzieci zdobywają tutaj nagrody zarówno międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie. I teraz poproszę, żeby pomachały te dzieci, które zdobyły w tym roku nagrody. Pomachajcie, pomagajcie. Praktycznie wszystkie. I brawa jeszcze raz dla nich. Są wśród nas tacy stypendyści, którzy otrzymali stypendium burmistrza miasta Konstantynowa, pana Roberta Jakubowskiego, zarówno w sesji zimowej, jak i letniej. Też pomachajmy wszystkim. Oczywiście tutaj te nasze piękne aranżacje stroj, a więc czapeczki, czy też podkoszulki, zostały również stworzone przez dzieci na warsztatach interaktywnych, plastycznych. Także jeszcze raz brawa, brawa, brawa. A żeby było też tak troszkę weselej, ponieważ ja tutaj troszeczkę góralszczyzną bym chciała polecieć, w cudzysłowie mówiąc, to mam dla Państwa taką zgadywankę. Dzieci wiedzą cichutko, co to jest. Cztery chodyry, cztery pociągowce, jeden wywios i dwa sztuchoce. Jak myślicie? Zuzia. Krowa. Krowa, zgadza się? Zuzia już wcześniej widziała. Dobrze, to teraz przedstawiamy się. Krzysztof Lopka. Jak mam na imię? Pola. Nina. Wiedzą, wiedzą, mimo stresu. Lena Dziewisińska. Krzysiu. Nikola Swarzyńska. Ola. Ola. Amelia Osiecka. Nie. Maja Wybrańska. Karolek. Karol Zakrzewski. Zosia. No to takie najmniejsze, najmłodsze, kochane. Zosia. Licznie, na pewno, a nie odwrotnie? Odwrotnie? Zosia. Hań. No właśnie, pomyliłaś. Elisa. Zosia. Zobaczcie, trema niesamowita, zapominam jak się nazywamy. Także wręczymy Wam teraz dyplomiki. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Wspaniałym zresztą. Proszę. Także dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia. Dzieci jeszcze poprosimy, żeby chwileczkę zostały na scenie, tak, chwila dla fotoreporterów, tak. Halo! Olka, Ola, weź się odwróć. Uśmiechamy się wszyscy. Teraz wszyscy krzyczymy sztuka. Trzy, cztery. Sztuka. Proszę Państwa, korzystając jeszcze z okazji, że jesteśmy tutaj wszyscy i mamy dzieci, mamy tutaj Panią Wiesię, taka chwila dla nas szczególna, ponieważ... Choć Wiesio, tak. Po nie wiem ilu 35 latach pracy, tak. Nie jestem pewna. Ale bardzo wielu.
Wiesia zdecydowała odejść na zasłużoną emeryturę. Tak, i no, pani też musi odpocząć. Wiesiu, dziękujemy ci za te wszystkie lata. Mamy dla ciebie mały drobiazg od nas wszystkich. Odpoczywaj na emeryturze, nie zapominaj o nas, spełniaj się artystycznie. Życzymy ci wszystkiego dobrego i bardzo, bardzo dziękujemy za te wszystkie lata. Dziękuję bardzo. Oczywiście mnie zaskoczyli pracownicy Ośrodka Kultury. Agnieszka? Okulary mi cały czas lecą. Kochani, nie będę płakać, bo jestem, cały czas jestem z wami. I tak odsuwam cały czas tą myśl o emeryturze, bo cały czas czuję się młoda i cały czas czuję się jakby malutkim dzieckiem, dlatego że te małe dzieci mają tyle energii, że ja z nich po prostu czerpię garściami. Także kocham was wszystkich. Dziękujemy wam bardzo. Możecie już wrócić do swoich rodziców, ale nie uciekajcie. Zapraszamy. Nie uciekajcie, tak. Zapraszamy też oczywiście do sali kameralnej na poczęstunek dla was.